Dzień dobry, mamy poniedziałek i zobaczcie, co do mnie dzisiaj przyszło. Zapukał pan z poczty, otwarłam mu, on ma paczkę w rękach. Ja się pytam, a to dla mnie? No tak, dla ciebie. No i dopiero się zorientowałam, przypomniałam sobie, że faktycznie czekałam. Czekałam, no nie czekałam, bo byłam zaskoczona, jak pan mi to przywiózł. No bo zobaczcie, się skończyły i musiałam nowe zamówić. Tamta jedna czarna mi chyba jedna została, dwie może. Więc kolejny zapas 50 torebeczek dla klientów. Wystarczy tylko podpisać Pawo i mamy kolejne. Można sprzedawać. No i oto ja w całej okazałości, takiej leniwej okazałości, bo ja mam dzisiaj leniwy poranek. Właściwie tu już mamy po południu. Bo jest koło godziny pierwszej, chłopaki się bawią na górze, ja tutaj sobie vlogi oglądałam, nadrabiałam, teraz oglądałam Little Max Family, dwa odcinki pod rząd, zjadłam sobie śniadanko, dopiłam kawę i prawdopodobnie pójdziemy do sklepu, więc leniwość się skończy. Jak widzieliście, dostałam pocztą kolejne torebki. No. Czeka nas w najbliższym czasie wycieczka do Edynburga. Już Wam teraz to powiem, a co tam będę trzymała w tajemnicy. I to będzie wycieczka no to będzie wycieczka urzędnicza, ponieważ będziemy musieli podjechać do konsulatu, gdyż, jak Wam wspominałam, kończy się termin ważności paszportów dzieci. Jejku, te 5 lat jak z bicza strzelił, po prostu minęło. Pamiętam, jak dopiero wyrabiałam im w Polsce paszporty i sobie... I tu już 5 lat minęło, jejku. No. No więc, tak jak mówię, czeka nas wycieczka do Edynburga, tylko czekam na potwierdzenie, bo wiecie co, nie było wczoraj terminów wolnych, więc zapisałam się na listę oczekujących, no i teraz muszę monitorować stan mojej skrzynki mailowej, gdzie... W najbliższym czasie przyjdzie propozycja terminu dla nas. Mam nadzieję, że to nie będzie takie, o już teraz musisz jechać, tylko że no, na tyle wcześniej dadzą znać, żebyśmy się mogli do tego przygotować. Wiecie, to się wiąże z pewną organizacją. Krzysztof musi wziąć dzień wolny w pracy. No, musimy się też finansowo do tego przygotować, no bo sama podróż plus opłacić dwa paszporty. No, no. Tania impreza to nie będzie, ale przy okazji już chcemy skorzystać, aby sobie trochę tego Edynburga pozwiedzać. Krzysiek by chciał, żebyśmy tam nawet może na noc zostali, ale to się wszystko okaże. To zależy, w którym dniu tygodnia byśmy musieli tam podjechać i jakimi zasobami byśmy na tamten czas dysponowali. Jasne, ja bardzo chętnie bym zwiedziła Edynburg dłużej niż tylko... jedno popołudnie, dajmy na to, ale to się jeszcze wszystko okaże, to się jeszcze wszystko okaże, no też już dawno nigdzie dalej nie byliśmy, no, także, no zobaczymy, będę aktualizować to wszystko na bieżąco, jak będę coś wiedziała, to Wam powiem. No. Do Edynburga już mieliśmy nawet dwa razy jechać, raz mieliśmy jechać, zaraz jak tutaj przyjechałam z dzieciakami w tym 2001 roku, to już wtedy były plany, że ze znajomymi się wybierzemy, ale gdzieś tam temat ucichł, mieliśmy już nawet jechać któregoś tam weekendu, ale coś tam było, że nie pojechaliśmy jednak, bo to takie wiecie, bez ciśnień. No, a drugi raz to właśnie mieliśmy do wyboru, się zastanawialiśmy czy Londyn, czy Edynburg. No, wybraliśmy Londyn, więc Edynburg odłożyliśmy na kiedyś tam. No i to kiedyś tam nas dopadło samo, bo no wiecie, moglibyśmy jechać do Manchesteru albo do Londynu. Nie wiem, gdzie jeszcze jest konsulat polski. No ale wybraliśmy Edynburg. Po pierwsze mamy najbliżej, po drugie z naszej okolicy ludzie jeżdżą do Edynburga. Z tego co wiem, co mi Google powiedziało, że to jest najfajniejszy konsulat, więc też spoko, fajnie. A wiecie, się trochę od polskich urzędów odzwyczaiłam, od tej mentalności. No zobaczymy, jak to będzie tutaj. Się okaże. No. Mam nadzieję, że pójdzie spoko, gładko i przyjemnie. O, no. Tego się spodziewam. No i tak ma być. No, ale głównie się koncentruję też na tym, że w końcu zobaczę ten wymarzony Edynburg, bo pamiętam, jak się uczyłam w szkole na angielskim o Edynburgu i pani nam powiedziała, że czekajcie, w sierpniu czy we wrześniu? Chyba w sierpniu jest
jest ten ogromny festiwal, że po prostu w każdym miejscu jakieś są eventy organizowane. I mnie zawsze ten Edynburg tak bardzo, jak zobaczyłam gdzieś tam ten Edynburg, po prostu jakieś zdjęcia, jakieś obrazki, no zawsze chciałam zobaczyć i się bardzo cieszę, że do tego Edynburga pojedziemy. Już naprawdę nieważne na ile tam będziemy, ale że zobaczę. W Szkocji nigdy nie byłam. No fajnie, fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu. Cześć, tak wyglądam ja siedząca od paru dni w domu. Czekolada, chipsiki, a to dlatego, bo pani prezes rękodzielniczka zarządziła sobie przerwę, bo pracuje nad bardzo poważnym projektem. Ale, dobra, zjem i wam powiem. Bo. Jakby ktoś pytał. To jest ta czekolada. Wegany. Ona jest dobra. Mlaskam, nie mlaskam. O, ząb mnie zabolał. Dobra. Powiedziałam Krzyśkowi, jak wracał z pracy. Powiedziałam Krzyśkowi, żeby kupił mi też coś dobrego, jak będzie w Morrisonie. A najlepiej te dwie rzeczy, czyli chciałam wegańską nutellę i chipsy, ale nie było wegańskiej nutelli, więc kupił mi tu tą czekoladusię. Ona jest też bardzo dobra. No. A dlaczego siedzę od paru dni w domu? Pierwsza sprawa dlatego, ponieważ Ami dostał ospę. Były bardzo ładne, ciepłe, słoneczne dni, więc Ami dostał ospę. Już pomału. Aż mu się te wszystkie bąbelki zastrupiły, nowe już nie wyskakują. W ogóle bardzo fajnie sobie z nią poradził, nic mu kompletnie nie było. Dwa razy zdarzyło się, że się położył zdrzemnąć, bo go głowa bolała, ale to naprawdę dwa razy i to niedługi czas go bolała ta głowa, bo tak do godziny, nie? A druga sprawa dlatego, bo u nas są protesty i nie chcę się nigdzie cisnąć, bo no, ile już te protesty trwają? Z tydzień. No. Tak, ja wiem. Musiałam przerwać, bo był Tymonek. No więc wracając do tematu, u nas protesty są od protesty, wandalizm i po prostu wszystko po kolei. No, u nas jest spokojnie, ja mieszkam na wsi i mam nadzieję, że tak pozostanie, ale na przykład od tego czasu ani razu nie byłam w Newcastle. Sunderland był zdemolowany, Middlesbrough to już jest daleko od nas, ale jednak mimo wszystko zdemolowany. Newcastle, działo się, wiem, że w Gateshead się działo. Krzysiek jest bardziej na bieżąco, bo on pracuje z paroma osobami, które są na linii ognia, że tak to nazwę. No i mówi, że się dzieją rzeczy. No, tak jak mówię, u nas tu jest spokojnie, ale tak jak mówię, no wychylać się nie mam zamiaru póki co. Wiecie co, my do tego Edynburga teraz mieliśmy jechać i chcieliśmy jechać w niedzielę, a dzisiaj jest czwartek i w niedzielę chcemy jechać do Edynburga, a na sobotę na godzinę chyba 13 jest przewidziany protest, legalny protest, ale mimo wszystko nigdy nie wiadomo, w co to się może przerodzić, w centrum. Pod monumentem jest przewidziany protest w sobotę, a my w niedzielę chcemy jechać rano. Zobaczymy, jak to będzie, bo w poniedziałek musimy być w konsulacie, bo już mamy ustaloną datę, godzinę i wszystko. No i chcieliśmy wynająć nocleg z niedzieli na poniedziałek. Nie wiem, czy Krzysiek jeszcze nie chce przedłużyć do wtorku, bo wziął sobie na poniedziałek i wtorek wolne w pracy. Zobaczymy. Zobaczymy po pierwsze, czy w ogóle pojedziemy, jak będzie wyglądała sytuacja, bo być może pojedziemy, ale tylko w poniedziałek, żeby tylko pojechać i załatwić, albo nie pojedziemy w ogóle, bo będzie jakaś masakra na zewnątrz. Chociaż wątpię, mam nadzieję, że jednak pojedziemy, tak czy inaczej. No i trzecia opcja, której się chcemy trzymać, to pojechać właśnie w niedzielę, no i faktycznie tam pobyć trochę w tym Edynburgu i pozwiedzać miasto. No zobaczymy. Zobaczymy, to się wszystko jeszcze okaże. Na tą chwilę trudno mi powiedzieć. Ja po prostu się długo do was nie odzywałam, więc postanowiłam odpalić kamerę. Pracuję z tym. Z tym pracuję. Czyli przyszywam
Ja Wam tylko pokażę namiastkę. Nie będę Wam pokazywała całości, ale pokażę Wam tylko namiastkę. Wygląda to tak. Co to jest dokładnie, nie powiem. To dopiero pokażę, jak już będzie całość skończona, ale już jestem z siebie bardzo dumna. I to jest rzecz, która będzie... Ja się śmieję, że to jest moje pierwsze haute couture. Nie wiem, czy to dobrze wymówiłam. Zawsze mam z tym problem. Tak, ale to moje pierwsze prawdziwe haute couture. O, tak się mówi. No, więc tak, Aleksandra Pawo i te sprawy. Tak, 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 tak. Wzrastamy. Aha, jeszcze jedno. Na koniec sierpnia będę znowu z Wiktorią w Gosford, w centrum. Oczywiście jak wszystko będzie dobrze, nie? To jest wszystko teraz uzależnione od tego, co tam się będzie działo na ulicach, ale mam nadzieję, że do końca tego sierpnia się uspokoi. No, no i mam nadzieję, że problem w jakiś sposób zostanie rozwiązany. Tak naprawdę po niczyjej stronie nie jestem. Rozumiem problemy i jednej, i drugiej, i tak naprawdę trzeciej strony, bo trzy strony ze sobą walczą. No najmniej rozumiem chuliganów, którzy tylko wykorzystują pod pretekstem patriotyzmu, wykorzystują sytuację, żeby demolować i siać złość i wyżywać się na niczemu winnych sklepikach, biznesach i ludziach, którzy im nic nie zrobili. No, ale jeśli chodzi o problemy dotyczące emigracji, migracji, imigracji, rozumiem, że jest problem i z jednej, i z drugiej strony. Myślę, że są pewne racje. Mam nadzieję, że to zostanie rozwiązane. Jeśli chodzi o tragedię, która była tak naprawdę zapalnikiem do tego wszystkiego, no to tego komentować nie będę, bo to jest oczywiste. Zresztą ja jako mama, jako rodzic, no powiem Wam tak, no... No kiedy widzę wypowiedzi na ten temat, kiedy są pokazywane w mediach zdarzenia, to mnie to dotyka. No, no jakby miało mnie nie dotykać. No więc nie chcę się na ten temat wypowiadać, zostawię to bez komentarza. Myślę, że jest jeden, jedyny słuszny komentarz to, co się wydarzyło, na to, co się wydarzyło. A jeśli chodzi o dalsze wydarzenia, jakie to za tym pociągnęły, mam nadzieję, że to zostanie rozwiązane, że pewne zmiany zostaną powprowadzane i że tak naprawdę wszyscy na tym, na ewentualnych zmianach, mogłoby to być tak rozwiązane, żeby wszyscy na zmianach skorzystali i tyle, no. Żeby było i tak dobrze, no. Dobra. Nie wdaję się w tematy polityczne, więc zakończę ten temat na tym. Ojej. No. Zajmę się swoją pracą, bo na to mam wpływ. W tym momencie koniec przerwy. Zjadam całą czekoladę, pół paczki chipsów. Tak, jutro będzie późniejsze śniadanie. Dzisiaj sobie zrobiłam kompletną rozpustę, jeśli chodzi o wieczorne jedzenie, bo ja ogólnie już po 6 godzinie raczej nie jem, a jest już godzina za 29, więc już dawno powinnam nie jeść, no ale... Ale to z premedytacją dzisiaj zrobiłam, miałam ochotę po prostu się nawpierniczać w słodyczy. Wieczorem tak też zrobiłam. No, dobra, pracuję dalej. No i widzimy się następnym razem. Pa. A przy okazji zobaczcie, co wyhaczyłam na YouTube'a. Dobra, wyłączam. Prawa autorskie. Oglądać będę. Zaczęliście sprawy przeciw sobie. Chcemy, żebyście zaadoptowali rok. Mógłby mieszkać w moim pokoju, razem odrabialibyśmy lekcje, sprzątalibyśmy na zmianę, to miałoby lżej. Majka. No. No, ja też bym chciała. Ty też byś chciała, tak? Tak. No cóż, zakochane, dobre serduszka. Adoptujemy go i po kłopocie, prawda? A co wy myślicie, że to jest jakaś nowa zabawka, czy co? Prawie wcale go nie znamy. On nas też nie zna. Chciałam wam coś powiedzieć. O-o. Nie wiem, co na to powiecie, ale ja chcę, żeby Romek znalazł się u nas na stałe.
pięć, no. Ojejku, ja się wzruszam. Mnie nie ma cały dzień w domu. Wcześniej chichrałam. No pauzę. Wcześniej chichrałam, no bo to było śmieszne. A teraz się wzruszam. Ja bardzo lubię rodzinę zastępczą, no. Można powiedzieć, tak jakby trochę znam na pamięć, od jakiegoś czasu szukałam. No, nie znalazłam, a dzisiaj mi gdzieś tam wyskoczyło w proponowanych filmach, no mówię, no nie, no muszę obejrzeć, no i właśnie jest od pierwszego odcinka, nie wiem, czy są następne odcinki, nawet tego nie sprawdziłam, no, ale uff, no, się tak wzruszyłam. Wiecie co, jest środek nocy, bo jest już po 12, ale ja wam muszę coś pokazać, bo zapomnę. I to tu, wybaczcie mi, ale to są rzeczy na tym, na krześle. Tu jest deska do... No, tu są rzeczy do szycia i tak po prostu. Bo w każdym razie chcę wam coś pokazać. Zobaczcie. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Nie wiem, czy... O, widzicie? Pamiętacie mój brzuch? Ja go teraz trochę wciągam i ja go teraz nie wyciągnę, ale kiedyś nie umiałam go nawet tak wciągnąć. O to mi chodzi, że ten intermittent fasting, ten mój post przerywany naprawdę, no, działa, bo moja sylwetka wygląda już zupełnie inaczej. Zresztą, no, zobaczcie, no. Teraz to nawet... O. Nawet mam talię. Także po raz kolejny polecam intermittent fasting. Ja już się z wami żegnałam, ale jeszcze raz dobranoc i widzimy się w następnym vlogu. Pa!